Pryzmat. Para, pa, para, pa, para, pa, Radio Pryzmat. Buch Travel. W środę od 18. Cześć, witam Was w dzisiejszej audycji Radia Pryzmat Buch Travel. Przy mikrofonie Kacper Ładoń, a po drugiej stronie mojego stołu siedzi człowiek, który jest społecznikiem, podróżnikiem, trenerem językowym, publicystą. Jest również organizatorem dziesiątków happeningów, spotkań krajoznawczych w Krakowie. Jest też znany z akcji 2500 tulipanów dla krakowianek oraz balu dyplomacji wschodniej. Człowiek, który siedzi obok mnie, jest wspaniałym, energicznym człowiekiem i świetnym nauczycielem. Przed Wami Dawid Łasut. Nowy dzień, kochani! Bardzo się cieszę, że mam możliwość rozmawiania z Kacprem, który jest nie tylko dla mnie panem początkującym dziennikarzem, ale przede wszystkim jest moim przyjacielem, moim słuchaczem i osobą, którą bardzo dobrze znam. Co cię skłoniło, żeby zostać nauczycielem języka? Wiesz co, ja nie czuję się nauczycielem w żaden sposób i to nie dlatego, że chciałbym obrażać nauczycieli, natomiast ja w ogóle nie określam też swojego zawodu. Ja myślę, że jestem taką osobą interdyscyplinarną i bardzo dobrze mi z tym, dlatego że no jak nazwiesz kogoś, kto przez 2 lata bez przerwy podróżuje, z drugiej strony pisuje felietony, z trzeciej strony prowadzi gdzieś tam social media, czego akurat nie za bardzo lubię, bo nie lubię konkurować z 50 kawą, czy wiesz, uśmiechem na cappuccino i dla mnie połowa tych rzeczy tam jest niska. Oczywiście na szczęście połowa jest bardziej wartościowa. Osoby, która organizuje eventy, która stara się kogoś uszczęśliwić. Czasami zdarza mi się coś robić charytatywnie. Kiedyś więcej, teraz mniej, ale wciąż mam jakąś tam myśl społeczną. Jestem ojcem, jestem mężem i uczę ludzi języka, ale też staram się rozszerzać im horyzonty. Wiesz, że nieraz dyskutujemy. Trochę jestem coachem, trochę jestem dziennikarzem, chociaż nie czuję tego zawodu i nigdy nie chciałem być. Wolę odpowiadać na pytania niż je zadawać. Czasami zadawać pytania jest trudniej niż na nie odpowiadać, bo może nie czuć do końca klimatu, prawda? I też no, staram się być szczęśliwym człowiekiem. Natomiast dlaczego nie czuję się do końca nauczycielem? Bo jednak nauczyciel w takim wyobrażeniu społecznym też nie do końca słusznie, bo nigdy nie możemy mówić, że wszyscy homoseksualiści są tacy, wszyscy Rosjanie są tacy, wszyscy Amerykanie są tacy, wszyscy nauczyciele są tacy, ale wiadomo, że jakby no, niski jest prestiż tego zawodu, tak? I wiesz, i nieraz sobie rozmawialiśmy, że na moich płatnych kursach czasami dyscyplina i poziom moich wymagań jest wyższy niż na uczelniach państwowych czy szkołach publicznych, prawda? Mimo, że to wy płacicie za spotkania ze mną, to ja nie schodzę z pewnych standardów, nie? I jakby ja nie nadawałbym się do szkoły. Wiesz, o co chodzi? To jest, ja jestem sobie szefem, ja jestem sterem, ja jestem okrętem, ja dostaję pochwały, ale ewentualny opieprz zbieram ja. Mi to odpowiada. Już wracając powiedzmy do meritum, dlaczego akurat rosyjski wybrałeś? To jest bardzo takie pytanie, które mi zadawano milion razy w wielu miejscach, wywiadach, gazetach i tak dalej. I dlaczego? Wiesz co? To pytanie jest bardzo dziwnym pytaniem w Polsce, dlatego że my jesteśmy super proamerykańscy i super antyrosyjscy. I teraz pewnie nawet słuchacz młody, mam nadzieję, że ktoś nas będzie słuchać, pomyśli, a ty jesteś, kurczę, pewnie jakimś trochę podstarzałym rusofilem, albo pamiętasz, że było w Związku Radzieckim, no więc nie. Tak idiotyczne pytanie, po co komu rosyjski, jest zadawane w kilku państwach, w tym wiedzie prym Polska. Rosyjski dlatego, że po rosyjsku dogadasz się z ludźmi, którzy są na ulicy w tym momencie. Oczywiście my mówimy, że oni mówią po ukraińsku, no aczkolwiek, no wiesz, ja i znam rosyjski i trochę ukraiński. Mam żonę z Ukrainy, no i muszę powiedzieć prawdę. 80%, 90% z tych ludzi mówi tylko z wyboru po rosyjsku, ewentualnie mieszając pewne słowa. Teraz są też poddani propagandzie odchodzenia od języka. Wiecie, o co chodzi, że jak są Ukraińcami, powinni, natomiast w ich sercu rosyjski gra. Więc to jest po pierwsze dlatego, że na ulicy w Krakowie czasami częściej się po rosyjsku porozumiesz dzisiaj niż po polsku. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, dlaczego rosyjski? Dlatego, że rosyjski jest w Gruzji, bo masz do wyboru albo gruziński, który jest kosmosem, albo jednak rosyjski, który ci się przyda i może ci się przydać. Po trzecie, żyjąc na Cyprze 3 miesiące, tam jak krzykniesz coś albo po angielsku, albo po rosyjsku, zawsze dostaniesz identyczną odpowiedź. Połowa ulicy mówi po rosyjsku,
połowa ulicy mówi po angielsku. Ja mieszkam w Bułgarii, kupiłem tam mieszkanie. Tam nie muszę się uczyć bułgarskiego, ponieważ ludzie w Bułgarii Rosję lubią, ich kulturę szanują i mają zupełnie, mimo że byli w Związku Radzieckim i tak dalej, mają inne, zupełnie inne wyobrażenie o tym kraju niż w Polsce. I ja nie chcę wam teraz, drodzy słuchacze młodzi, powiedzieć, że Rosja jest fajna, czy jest kolorowa, czy jest cool, tylko zwracam wam uwagę na to, że kiedy my siedzieliśmy w domu i 15-latkowie siedzieli w domu 8 miesięcy, dla mnie trochę bez powodu i na wyrost, to w Albanii nikt nie wiedział, że wirus istnieje. Rozumiecie, że na świecie są różne państwa i czasami siedząc w jednym państwie, my myślimy, wszyscy wiemy, że Ameryka jest jasnością, a Putin jest ciemnością. I teraz powiedzą, nie upraszczaj, chłopie, nie upraszczaj. Proszę, żebyście dzisiaj kliknęli któryś z portali informacyjnych, poszukali newsów, przeczytali nagłówek. Taka jest treść. Natomiast no, dlatego rosyjski, bo 300 milionów mówi po rosyjsku, ponieważ jest w siódemce najpopularniejszych języków na świecie. Nie jest to najważniejszy język obcy, ale to jest bardzo istotny język obcy. Podsumowując, warto znaleźć to rozgraniczenie też między raz, że kulturą i językiem, a powiedzmy jakimiś działaniami politycznymi. To jedna rzecz. A dwa, no czasem warto jednak spojrzeć z paru z punktów widzenia, z paru stron, żeby dobrze dany temat poznać i nie dać się tak naprawdę zwariować. Dlaczego wy w ogóle zdecydowaliście się na to, żeby opuścić Polskę? Generalnie zawsze podróżowałem około 100 dni rocznie, pracując na dwa etaty, żeby nie było, że nie, bo po prostu każdy weekend poświęcałem na podróże i po 4 dni, po 5, i po tydzień, i tak dalej, po tygodniu. I to było tak, że przyszła pandemia. Ja mam dosyć duże doświadczenie medialne. Ja wiedziałem, że jeżeli coś słyszę w mediach, to jest 50, w dobrym przypadku jest 50% prawdy, 50% clickbaita, no, po prostu. Więc jak przyszedł wirus, to nie było tak, że byłem sceptyczny. I też pewnie podjąłbym inną decyzję, gdybym miał 70 lat i miał choroby współistniejące, bo to też tak, wiecie, nie możemy być tak zupełnie radykalni. To jest to, o czym mówię, tam koronawirus, no dobra, dla mnie to było małe piwo. Dla moich dzieci to było śmieszne. Ale mój dziadek umarł pośrednio przez koronawirusa, prawda? Więc to też nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka. Jeżeli babcia się bała, nosiła dwie maseczki, nie chciała wychodzić, ja ją rozumiem. Każdy chce żyć. Być może zostało jeszcze jest 15-20 lat, nie chcę sobie tego skracać, prawda? Natomiast no, ja się nie zgodziłem z tym, żeby ktoś mi narzucał, czy ja mogę wyjść z domu, czy nie. Więc stwierdziłem, że jak wszyscy tak grzecznie zostaną w domu, to ja wyjdę z tego domu i uratuję psychikę, nie? I my zaczęliśmy podróżować i to kolejna nieprawda, ponieważ często spotykam się z nic nieznaczącym dla mnie argumentem, że ale cały świat to robi. Nie. Teraz nam próbuje się wmówić, że cały świat nie handluje, nienawidzi Rosji. Nie, nie. Część Unii Europejskiej plus Ameryka. Wcześniej nam chciało się powiedzieć, że cały świat się zamknął. Nie. W Albanii ludzie podchodzili super lekko do tematu. W Egipcie, no wiadomo, to jest Egipt, tak? W ogóle nikt nie zwrócił uwagi, że coś takiego istnieje. Inna bajka. W Turcji, jeżeli miałeś status turysty, to mogłeś sobie wszędzie spacerować. Wszystko było dla ciebie otwarte i wszystko było cudownie. Bułgarzy i połowa Bałkanów jak zwykle podchodzili do tego z przymrużeniem oka. To nie jest tak, że cały świat się zamknął. 80% świata się zamknęło, ale to nie znaczy cały świat. I zobaczmy teraz, po tych dwóch latach, że wyniki dane, tak? Po epidemii są bardzo zbliżone śmiertelności, ilości trupów i tak dalej i w tej Bułgarii, i w tej Hiszpanii, gdzie nosili po dwie maseczki i się szczepili wszystkimi możliwymi dawkami w pierwszym terminie, i w tej Albanii, gdzie nikt jeszcze nie słyszał, że jest taki wirus, coś tam z grypą było. To wszystko zależy, prawda? To wszystko zależy. Dla jednego z nas 100 zł to bardzo dużo pieniędzy, dla innej osoby 100 tysięcy zł to nie aż tak dużo. Dlaczego dalej podróżujemy? Bo nam się to tak bardzo spodobało i jest nam tak lekko w tym wszystkim. I to nie sprawia nam żadnej trudności. I tak fajnie scementowało to naszą rodzinę. I świat jest tak piękny. I tak naprawdę nie mamy tego życia tak dużo, że będę robił w moim życiu dokładnie to, na co moje możliwości mi pozwalają. A jeżeli pozwalają mi na podróżowanie i sprawia mi to fan, to nie widzę powodu, dlaczego miałbym tego nie robić. Zazwyczaj jak mówimy o Wyspach Kanaryjskich, no to mamy co w głowie? Fuerteventurę, Gran Canaria, etc. Teneryfę. Teneryfę. Tak, koniec. To dlaczego La Palma? Gomera?
El Hierro i La Palma w ogóle są poza nawiasem. Ja przyznam, no, to co teraz mówisz, nazwy tych wysp, czy samą La Palmę, o nich nie słyszałem. To jak Baleary. Baleary są z innej części, prawda? Ale wszyscy znają Majorkę i sobie tam nocą Majorka tu, 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 tu. I wszyscy to pamiętają. I ewentualnie ktoś słyszał o Ibizie, prawda? Ale jeżeli chodzi o Menorka na przykład, czy Formentera, tego nie wie nikt. Zupełnie. Tak, są dwie tutaj popularne i dwie niepopularne. I tak samo, jeżeli chodzi o Wyspy Kanaryjskie, głównie Teneryfa i Gran Canaria, ewentualnie Lanzarote lub Fuerteventura. Dlatego tym razem wybrałem La Palmę właśnie. Właśnie dlatego. Dlatego, że to jest coś, powiedzmy, co nie jest typowe, co nie jest takie typowo turystyczne, rozumiem. Dla mnie ten typ wakacji, które uprawiają ludzie, jest okropny. Większość. To jest coś obrzydliwego, za dopłatą bym tego nie chciał. Nie jara mnie pod z pośladków innej osoby na leżaku obok mnie. Nie jarają mnie zaplute, pełne plaże. Nie jarają mnie zużyte, brzydkie różne rzeczy, które się walają w piasku. Krzyki dzieci, które nie są moje. Nie jara mnie przepłacanie razy pięć. Nie lubię niedomytych talerzy, bo obsługa hotelu czy restauracji nie jest w stanie umyć ich w sezonie. Nie jara mnie to. Współczuję. Ale tak jesteśmy nauczeni, ponieważ tak nas nauczono już nawet 20 lat temu, 30, że jest sezon, są wakacje, to jest po Bożemu, tak trzeba. Prawda? I ja tego nie znoszę. Ja tego nie robię. Ja wynająłem moje mieszkanie w Bułgarii, które jest całkiem fajne. Pod warunkiem, że dla mnie. Oczywiście to wszystko jest dla mnie. Ja się nie chcę ani wymądrzać, ani nikogo obrazić. Pytasz mnie. No więc dla mnie jest to bez sensu. I ja wtedy nie jeżdżę, więc ja szukam miejsc bezludnych. Ja szukam miejsc zielonych. Ja wybrałem La Palmę, ponieważ szukałem jakiejś alternatywy na lato, a nie ma tych alternatyw za dużo. Ponieważ wszędzie są ludzie. Ponieważ wszędzie jest upalnie. A Wyspy Kanaryjskie mają wyjątkowy klimat i na przykład jak myśmy przylecieli przez cały rok od 18 do 25 stopni w cieniu, może 28 czasami się zdarzy, niestety. Jak myśmy przylecieli w czerwcu, to mieliśmy 18 stopni w cieniu, było idealnie. Spacerowali, to jest taka temperatura 18 w cieniu, ktoś powie 18 w cieniu. Ale to jest kolejna rzecz, której ludzie akurat nie wiedzą, a ja tu mimo wszystko czuję się osobą, która może się na ten temat wypowiedzieć, że 18 w cieniu to jest 25 w słońcu. Dlatego ludzie mówią, w tym Egipcie nie jest tak źle, w sierpniu 32 stopnie w cieniu. Kiedy dodasz do tego rozgrzany piasek, będzie 57 w słońcu, prawda? I my też nie lubimy leżeć, tak? Ja mogę trochę leżeć, ale troszeczkę, wiesz, z książką, bardziej coś powtarzając, na 3 godzinki, 2 godzinki i idę dalej. My uwielbiamy spacerować, mamy taką bardzo zgraną paczkę, trójka moich dzieciaków, żona i ja, lubimy chodzić, lubimy coś zobaczyć, ale wiesz, też na zasadzie luzu, to nie jest tak, że muszę od rana do wieczora widzieć, nie, dzisiaj widzę to, jutro widzę tamto, wracam do pracy, idę się przebiec. Dużo robię, dużo aktywności, ale tak z głową, nie? Nie żeby też to nie był jakiś survival. Ja nie wiem, to też większość ludzi powiedziało, mam jedno dziecko, nie mogę zrobić czegoś, a dla nas to też żaden problem. Ja myślę, że to się programuje w mózgu. Nie? Dlaczego La Palma? Bo dużo tras, mało ludzi. Dlaczego nie La Palma? Obrzydliwa kuchnia. To jest absolutnie, jestem rozczarowany i ja zawsze mówię, że wszystko jest nie zero-jedynkowe, ale tak jak w Hiszpanii kontynentalnej, ta kuchnia i tak nie jest tak urozmaicona jak turecka, bałkańska, włoska. Wiesz o co chodzi, nie aż tak wow, ale tam jednak są te owoce morza, są te krewetki, coś tam się dzieje. A tutaj naprawdę brakowało w knajpach pomidorów. Brakowało awokado, to naprawdę. Szok, akurat. To był szok i to nie w jednej knajpie. W 20 na 50. Jak to wszystko, te wasze podróże, częste zmiany miejsc albo obrzydliwą kuchnię na La Palmie znoszą wasze dzieci? Moje dzieciaki są, myślę, nie wiem, czy my mamy takie szczęście, czy to dobry dobór genów, ale prawdopodobnie wychowanie, że one po prostu nie narzekają. One są zdyscyplinowane i na przykład jest taka sytuacja, że mamusia wykłada w jednym pokoju język, tatuś w drugim, a moje bliźniaczki 4-letnie i synek potrafią przez 3 godziny bez zawracania nam gitary bawić się lalkami i samochodzikami samodzielnie.
Wydaje mi się, że jeżeli ktoś był beznadziejny, mówiąc kolokwialnie, nie oceniając, ale no beznadziejny, tak pejoratywnie, nawet powiedzmy w sumie to przed dziećmi, to będzie jeszcze bardziej beznadziejny po, no nie, jeżeli nauczyciel był beznadziejny offline, to będzie jeszcze bardziej beznadziejny online, nie jest tak? Czy planujecie w pewnym momencie swojego życia na przykład albo wrócić do Polski i tutaj osiąść na stałe, albo znaleźć sobie jedno takie przytulne miejsce, z którego się już na przykład nie będziecie jakoś specjalnie ruszać? To wszystko zależy, widzisz, od stanu zdrowia, od sytuacji ekonomicznej, od ewentualnych pandemii, innych jakichś takich problemów, które mnie zbyt irytują, żebym mógł wyjść w danym miejscu, w danym czasie. Natomiast wiesz, co jest łatwiejsze za granicą? Pewnie wrócimy, będziemy też wracać często do Polski. Nie wiem, nie chcę się zarzekać, ale co jest łatwiejsze dla mnie za granicą, oprócz tego, że świat generalnie jest piękny, ja szybko się nudzę i lubię zmieniać wszystko, jest to, że kiedy jestem w Polsce, jestem Polakiem, czuję się umiarkowanym patriotą. Jeżeli na przykład wiem, że są pewne przekłamania albo przesadyzmy, które dzielą ludzi, to ja cierpię, bo jestem Polakiem. Kiedy jestem w Bułgarii, w tej Bułgarii wcale nie wszystko mi pasuje. Ale ja tam jednak jestem gościem i serce mnie nie boli. Jeżeli Bułgaria zbyt mnie irytuje, biorę walizki, jedę do Turcji. Turcja mi da we znaki, pojadę gdzie indziej. Wiesz, o co chodzi? To nie są takie moje domy. Ja czuję się Polakiem. Wiesz, o co chodzi? To ładne obrazki, ciekawe monumenty, języki obce się zmieniają. Ale my w domu mówimy cały czas po polsku. Po prostu zamiast siedzieć w Krakowie i wydawać w knajpach krakowskich lub pójść na Kazimierz, jadę sobie do Efezu, lecę sobie do Izmiru, lecę sobie do Antalii, jadę sobie do Stambułu. To tylko tyle się zmienia. Jakby nasze życie, przyzwyczajenia, języki, rutyny, sporty, moja praca. Mam wiele rzeczy konstans. Obrazki się zmieniają. Chciałbyś coś poradzić naszym słuchaczom? Czymś osobistym z nimi podzielić? Rada wujka Łasuta. Kochani, przede wszystkim szanujmy innych, szanujmy ich odmienność, szanujmy ich zdanie, ale posiadajmy własne.